Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w ten pierwszy dzień lata. Czekaj, bo muszę sobie tutaj... Faktycznie, to dlatego tak jest gorąco. Na klimatyzacji muszę sobie odpalić, żeby mi tutaj, że cicho by było, bo zapomniałem. No, człowiek pół roku nie korzysta z klimatyzacji i już zacząłem. Ale szybka ta wiosna minęła na mnie, szybko. No tak, to prawda, nawet niezauważenie, żeśmy obaj, jak to się mówi, jak się szpanuje, zaszpanowaliśmy, że mamy klimę. W tym samym momencie, żeśmy zaczęli wciskać, jakbyśmy nie mogli przed nagraniem sobie ustawić. Ja nie wiem, czy klima w obecnym jest czymś takim do szpanowania. Myślę, że jest, zważywszy na to, teraz dostałem taką prognozę z energetyki na zużycie prądu na lato i wychodzi mi tam chyba, zaprognozowali, że ze 600 zł zużyję latem na rachunki. Miesięcznie czy? No, miesięcznie. Miesięcznie. No, ja nie wiem na bazie czego ta prognoza jest wymyślona, no bo teoretycznie ja... No, zeszłego roku pewnie. Nie wiem. Może biorą pod uwagę zeszły rok, ale my nie zużywamy, nie mieliśmy nigdy takich dużych rachunków. Nawet powiedziałbym, że tak, mam takie wrażenie, że płacimy mniejsze rachunki, niż bym się spodziewał. Tylko nie pamiętam dokładnie, no ale ta prognoza była szokująca, jakby zaprognozowali ja nam 600. Się spytam, czy to jest na pewno na miesiąc? Czasami na dwa miesiące podają? Sprawdzę jeszcze dokładnie. A ile płaciłeś? Ile płaci? Bo ja płacę mniej więcej 250-260 zł na dwie osoby. Nieduże mieszkanie. Więc tu u ciebie to wiesz. Cztery osoby, komputery odpalone, ty no sam tak. Z dwóch naraz. Ale i tak, ja myślę, że płacimy właśnie gdzieś koło 200-300 zł regularnie. Ja ci, Remigiusz, mogę powiedzieć, skąd to się wzięło. Po prostu, pan z energetyki obejrzał twój najnowszy film na Rock Play, gdzie się chwalisz swoim sprzętem i powiedział... Nie chwalę się. Nigdy nie chwalę. To na pewno jest dużo prądu tam zejdzie. Od razu mu walniemy, żeby potem nie krzyczał na nas, że musi dopłacać pod koniec roku. Nie no, co ty, ja teraz mam tego RTX-a 4080, super, pozdrawiam Jasiu i pozdrawiam NVIDIA. To nie jest... Czy to jest pozdrowienie sponsorowane? Nie. To jest takie sympatyczne. Znaczy nie można być sympatycznym za darmo dzisiaj. To jest, no więc ono zużywa mniej energii. Zużywa mniej energii. Te komputery moje tak nie obciążają strasznie. Strasznie tego. Więc nieprawda. Jak to znaczy nie strasznie? No, jaki ty masz zasilacz w tym komputerze? Jak odpalasz grę w najwyższym, wiesz, no, stawiam, że masz taką sytuację, że jak grasz przez chwilę na kompie, to musisz odpalić klimę, bo jest za ciepło. Tak, ale ja mam też małe pomieszczenie. Poza tym, wiesz, to możemy sobie tak spekulować, ale prawda jest taka, że ja nie płacę większych rachunków niż ty za prąd. Więc nie mogę mieć aż takiego dużego zużycia. Dlatego podejrzane jest dla mnie... Czemu nie płacisz więcej? Nie, no w prognozie mam dużo więcej, no natomiast tak. Moje miesięczne zużycie jest tak właśnie między 200 a 300 zł. Ale wydaje mi się, że to jest podejrzane, no bo tu u mnie są dwie osoby. Kogo podejrzewasz? O co? U ciebie są cztery osoby w domu, dlatego, nie? W sensie. Plus mojej żony to nie ma całe dnie, więc praktycznie ja jestem. I kot nie zużywa za dużo energii. Okay. No u ciebie z twojej opowieści to dom pełny cały czas, więc tak, się świeci i oglądają i wiesz. Jakoś tak mam wrażenie, że my jesteśmy oszczędni akurat pod tym względem. Jak się światło pali zbyteczne, to zawsze wyłączamy. Mamy dobrze naświetlone pokoje, więc jakby tak w takiej naturalnej, słonecznej porze roku się nie używa za bardzo za dużo tego prądu. Poza tym ja lubię siedzieć też w ciemnościach. Jeżeli mam odpalone te komputery, to z reguły jest ciemno. No chyba, że na przykład streamuję albo podcast nagrywamy, to jest taki moment, kiedy ja włączam te światła. Poza tym LEDowe żarówki, to tam ci nic nie zabierają tego prądu praktycznie. Komputer zabiera. No tak, ale i tak to nie przekracza, wiesz. Jeszcze sprawdzę to oczywiście, bo państwo mogą mnie zaraz złapać za słowo, że coś tutaj nie wiem dokładnie, ale to ty zużywasz bardzo dużo, powiedziałbym. No tak, prądu. Bo ja na przykład, wiesz, miałem tak, że jak siedziałem, jak montuję, to zużywam. Musiałbym teraz popatrzeć ile, bo to są takie rzeczy, które mi się utrwaliły jeszcze po tych pierwszych podwyżkach dużych prądu,
ale musiałbym, to ja Państwu dzisiaj na streamie sprawdzimy, ile ja zużywam dokładnie. Wejdę sobie tam na Taurona i sprawdzę, bo też nie, no, kurde, nie planowaliśmy, nie planowaliśmy tego. Rozliczać. Ty możesz to zrobić oczywiście na streamie, jak będziemy w środę nagrywali, to ja zapytam dokładnie, przejrzę te rachunki, bo też miałem dużo ostatnio zamieszania z energetyką, bo przesyłali rachunki na niewłaściwy adres, ale... To ja ci już mówię. Ja płacę, mam Excela z wszystkimi wydatkami domowymi, proszę Państwa. Płacę, ostatni raz jaką wpisałem kwotę, to jest 233 zł. Okej, no to ja sobie miesięcznie posprawdzam. Za prąd. Za rachunki w moim gospodarstwie domowym odpowiada żona, więc ona na bieżąco to płaci i ona wie dużo lepiej ode mnie. Ja po prostu z jej raportów jakby i przyjdzie się mi poskarżyć. Mówi, Remigiusz, wyłączamy komputery. 600 zł to ja nie będę płaciła. No mówię, właśnie, okay, to jest bardzo dobra oszczędność w twoim szykładzie. No więc nie wiem, zobaczę. Może to jest też taki inflacyjny zabieg już, to przygotowanie na duże ceny, a może w energetyce wiedzą, że idzie gorące lato i ludzie będą klimatyzacjami działali przez dłuższy czas. Może tak być. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Ja to sobie posprawdzę i Państwu doniosę. Jestem też ciekaw, to można też w pytanie takie, bo pewnie dużo osób dostało prognozy na lato. Czy to u mnie ona jest taka drastyczna, czy to już jest reguła? Wszyscy dostali jakieś takie wysokie prognozy. Jak macie Państwo ochotę i chwilę wolnego, to możecie napisać. Jak wchodzę i sprawdzam sobie na Tauronie, czy gdzieś... czy w innych, to mam... O, na przykład teraz wszedłem sobie do Taurona i mówią mi, że mam do zapłaty zero, bo mam nadwyżkę. No może też się zdarzyć, że ja będę miał po prostu nadwyżkę. To też się zdarza dosyć często. Mieliśmy w ogóle takie... Ja ostatnio załatwiałem parę spraw w energetyce, to już osobiście dzwoniłem, bo to wszystko jest na mnie zapisane, więc ja musiałem załatwiać. I o ile nie pamiętam wysokości rachunków, to wiem, że właśnie mieliśmy takie zaskakująco wysokie prognozy. Więc żeśmy tam zadzwonili, poprosiliśmy o korektę i skorygowali nam te prognozy. Drastycznie jakby zostały zmniejszone na podstawie tego, co żeśmy tam rozmawiali. Więc wydaje mi się, że to, co energetyka robi, to tak bardzo często przestrzelają się z tym, może tak jest bezpieczniej albo wygodniej i nie wiem dlaczego, skąd jest taka polityka, pewnie jest to jakoś uzasadnione. Ja sobie to jeszcze posprawdzam, bo to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Tak się tam temacik pojawił związany z klimatyzacjami. Istotnie. Proszę Państwa, tak, oszczędzanie na energii elektrycznej. To jest domena graczy. Wiesz, jak można najlepiej zaoszczędzić? Ustawić sobie na PC-cie sztywne 30 klatek w 720p w grach. Yeah. No to już lepiej kupić Xboxa. A nie zapłacisz, masz tam na sztywno. No to prawda, eskę. O tym jeszcze będziemy sobie, proszę Państwa, wrócić. Tak, ale tak ja muszę, Remigiuszu, muszę powiedzieć, że jesteś dużym influencerem i zinfluencerowałeś mnie. I za twoją namową zmieniłem telefon na iPhone'a. No jak z moją? To nie jest prawda. Tak prawda, wiesz, chyba to jest też tak, że ja sobie kupiłem iPhone'a pod twoim wpływem. To też żeś najwyżej wrócił. Poczekaj chwilę. Ja iPhone'a ostatni raz miałem, jak był iPhone 4S. Tak mi się wydaje. Albo czwórka. No tak, ale jak... Nie znaliśmy się wtedy. Kupiłem iPada pod A, to możliwe, namową, bo jestem wielbicielem iPadów, tak. No i potem jako, że ten korzystałem z tego dosyć dużo, z tego jak to się nazywa, tableta, no to ostatecznie na iPhone'a też się przesiadłem, więc to jest twój wpływ. Ja powiedziałbym, że ja nie epatuję faktem posiadania iPhone'a wystarczająco intensywnie, by móc się tutaj za influencera w tej materii podawać, ale no dobrze, no niech będzie. No i co żeś sobie kupił? No kupiłem, no właściwie nie ma się czym chwalić, bo kupiłem sobie najtańszego iPhone'a, 15, taką zwykłą, bo są bardzo duże promocje teraz w Polsce i w Niemczech, bo ja kupiłem u Niemca, tak. No, jako że miałem Pixela 6, który no już mi tam ponad 2,5 roku już miałem, no to już prawie 3. To już najwyższa pora była na zmianę. No i tak myślałem o tym, zawsze przeszkadzał mi w iPhone'ie port Lightning. Nie znoszę mieć dwóch rodzajów kabli w czymkolwiek. Znaczy teraz mam wszystko mam w USB-C na szczęście. No i muszę przyznać, że no, przyszedł ten telefon i zero efektu wow. No okej, okay. Ale to właściwie no chyba, żeś się nie spodziewał jakiegoś efektu wielkiego. Chyba właśnie, że się spodziewałem. Tyle się naczytałem, że iPhony takie super, a tu tak okej. Okay. Zdjęcia robi podobne.
Ja miałem efekt wow. Jak pierwszego iPhone'a kupiłem, to była 12 mini, to miałem wow, ta bateria jest do dupy. Taki efekt. Wow. Nie, to tutaj bateria dobrze trzyma na razie. To lepiej niż Pixel. Pixel szybko zaczął tam zjeżdżać. To bez powerbanka już nie wychodziłem w pewnym momencie. To była zresztą jedna z takich rzeczy, że już za słabo trzymał, że chciałem zmienić. No i była ta promocja. Ja oczywiście kupiłem u Niemca, bo jesteśmy z Wrocławia, więc to blisko. Więc sumarycznie dałem, bo proszę Państwa, jak ktoś ma firmę i kupuje coś na firmę i kupuje coś w Unii Europejskiej poza swoim krajem, to nie płaci VAT-u. Więc ja zapłaciłem 2900 coś, no ale to tyle samo, jakbym kupił w Polsce, to bym odliczył ten VAT i by było praktycznie tyle samo. Więc niezła cena, ale powiem, że on ma że tu jest dużo takich fajnych rzeczy, które jak ich nie znałem, to mi ich nie brakowało, a teraz by mi ich brakowało. Skomplikowana historia, musisz szczegółowo powiedzieć. I to jest MagSafe, to jest pierwsza rzecz. Okej. Okay. MagSafe? To jest to, że ty możesz sobie przylepiec z tyłu? Przylepiec, no. Tak, z tyłu. Tak, mam telefon, mam tutaj takiego powerbanka, kupiłem sobie powerbanka, przyczepiasz i jest i to... O Jezu, właśnie muszę też się zaopatrzyć w powerbanka z takim drogie MagSafe'em. Te powerbanki. Ale super, proszę? To jest super. Drogie te powerbanki. To jest fajna rzecz, tak. Ja ostatnio zrobiłem sobie powerbankowe rozliczenie i doszedłem do wniosku. Co ty masz za życie? Ja bardzo lubię. Lubię sobie to jest dłuższa historia w ogóle. No powiem, ja jestem zainteresowany. Ponieważ wyjeżdżamy sobie w maju na Sardynię. Moja żona jedzie na konferencję kardiologiczną, a przy okazji jedziemy na tydzień na sobie powczasować w maju, tak. Więc idealnie, nie ma tłumu. A to jest taka typowa konferencja lekarska, że tam lekarze zabierają na jakieś tańce, na baseny i potem muszą przypisywać leki konkretne? To jest weterynaryjna konferencja specjalistyczna. Nie chcę, nie, z 2000 euro to kosztowało? O Jezusie drogi, to jeszcze teraz każą płacić. 2000 złotych, nie chcę mówić. Się ta branża pozmieniała. Nie, to... To takie wyjazdy, wiesz, to raczej, nie wiem, czy specjaliści mieli takie wyjazdy, żeby potem jakieś leki konkretne proponować, raczej to tacy lekarze domowi chyba, nie? Możliwe, nie wiem, ja nie badałem za bardzo tego, wiem, że było dużo przekrętów, ale nie, oczywiście żartuję, było, tak, to tak. Absolutnie nie podejrzewam to... twojej żony o tutaj jakieś interesy robienia. Moja żona raczej nie ma tym biznesu, bo ona jest od specjalistycznych badań, nie jest takim lekarzem pierwszego kontaktu, nie? Więc to tak. Okej. I więc to takie prestiżowa konferencja i droga jeszcze do tego. Nie, chyba 2000 zł kosztowało. Może 800 euro? Jakieś takie pieniądze. Nie pamiętam. Okay, nie chcę tutaj mówić. Okay. No i my, jak lecimy gdzieś, to pakujemy się do jednego... Każdy ma z nas jeden plecak. Żeby nie targać walizek, żeby nie ekstra nie płacić na lotnisku za walizki. To jest uznaliśmy... tak zwane męskie rozwiązanie. Kobieta ponosi konsekwencje dużego bagażu samodzielnie. No właśnie, to jest taka prosta zasada w tym pakowaniu, żeby pakować fakty, a nie lęki. Czyli ty się pakujesz rzeczywiście na to, co ci się przyda, a nie na to, że się obawiasz, że coś się stanie, nie? Albo na przykład, żeby nie pakować rzeczy, które i tak w Polsce musisz kupić w bardzo podobnej cenie, które możesz kupić tam, nie wiem, kremy do opalania, to możesz wziąć sobie taki mały na podróż, a potem wszędzie to kupisz, nie? Czy jakieś tam bzdury. No i musisz zrobić taki poradnik, wiesz? Ja jest takich poradników w internecie, bardzo dużo jest takich poradników. Wiem. Żeśmy oglądali, nawet żeśmy omawiali na podcaście taka Azjatka, to chyba Japonka była, ale nie jestem do końca pewny, może Koreanka. Kondo, ona się nazywała? Kondo, żeśmy ale ona w sprzątaniu podcast. To było. Tak, właściwie układaniu rzeczy w szafkach, żeby mieć tam jakby uporządkowane. Ja myślę, że też mógłbyś taki program zrealizować też z różnymi rzeczami, na przykład kiedy kupować prezenty, jak się pakować na wakacje. Ja myślę, że to byłoby ciekawe. Jakbyś patrzył o pomysł na książkę, to ja myślę, że to ci mogę podrzucić. Widzę Schnera, tutaj już grubałeś. Nie, dlaczego nie? Ja myślę, że wiesz co, ja mogę za każdym razem żartować z twojego podejścia, ale one są to jest bardzo skuteczne i to na pewno warto rozpisać na podpunkt. Bo to dużo takich rzeczy robisz, których ja nie robię, ale nie dlatego, że uważam, że one są niewłaściwe, tylko dlatego, że mi się nie chce, ale ci zazdroszczę, tak. Że masz takie podejście. Znaczy ja lubię takie podejście, że przygotuję się, żeby potem było mi łatwiej, nie? Taka optymalizacja rzeczy, że myślisz sobie, zresztą lubię takie filmy oglądać, jak ludzie tam podróżowałem przez 2 miesiące po Azji z jednym plecakiem. Co mi się przydało, a co nie, co mi brakowało. No i masz jakieś takie konkretne rzeczy, że tam typ mówi, jedne majtki to za mało.
drugą parę weź, nie? Okej, okay, ja biorę zwykle trzy pary. Okej, okay, okej. Okay. Więc optymalizuję sobie ten wyjazdowy, jednoplacakowy zestaw i powiedziałem stop wielkim powerbankom. O, okej, okej. A zastanawiałem się, od czego żeśmy zaczęli tę rozmowę, wiesz. Teraz na szczęście wiem już. Więc doszedłem do wniosku i zacząłem sobie analizować od pierwszego naszego wyjazdu do Stanów. Zacząłem sobie, kiedy mi się kończył powerbank duży, bo kiedy miałem mniej niż połowę tego powerbanka. Nigdy, ani razu to nie było. Nie oznacza, że tak się... No tak się może wydarzyć, że mi się skończy ten powerbank, ale w 99% wystarczy mi taki mały, który mi tam no nawet całego telefonu nie naładuje, bo najczęściej ładuje koło 30-40%. To jest tylko takie doładowywanie. A różnica w wadze takiego powerbanka, banku, jest duża. Zgadza się. I jak masz plecak, który nie może być duży, no bo cię zaraz szczarżują tam na lotnisku. No i też, żeby nie był za ciężki, bo to będziesz jednak z nim chodzić. Więc powerbank na MagSafe to jest moje odkrycie. To jest jedyna sexy rzecz w tym iPhonie. Druga sexy rzecz to jest to, że jak na przykład będziemy nagrywać podcast sobie jakiś wyjazdowy, to ja mogę telefon bez problemu używać jako kamerę, którą będę w OBS-ie nagrywał, bez żadnych kabli, bez niczego. To po prostu działa i rzeczywiście to nie działa. Znaczy mi to działało. Właśnie się zastanawiałem, bo przed streamem, znaczy przed podcastem Borys mówił, że mu nie działa i mówię, co on teraz będzie opowiadał, że działa? Takie kłamstwo prosto w oczy? Okej, okay, ale jednak nie działa. Zadziałało mi to na pierwszym razem i było super. I nawet jakiegoś kola zrobiłem, całego, że stał mi telefon w... dużo ładniej to wygląda. Zdecydowanie te kamerki w MacBookach to jakiś dramat jest. A jak masz tą kamerkę z telefonu, to super to wygląda. Masz podgląd siebie, więc to wiesz, no pamiętasz te nasze właśnie tym pikselem nagrywane podcasty, no to tak średnio się sprawdziło. Nie było kontroli. Jak Paweł, jak z Pawłem rozmawialiśmy, to się wyłączyło po 15 minutach. No więc wolałbym mieć kontrolę i to mi zapewnia, no ale teraz w ogóle nie idzie się po... Nie, coś muszę sobie poszukać, jakiś tam, może jakiś nowy system zabezpieczający i muszę coś tam odklikać, no ale nie działa, czarny ekran jest. Mówi, że się połączyło i czarny ekran. No cóż, no czyli ty nie masz działa. iPhone'a, to może wiesz, jak naprawić. Nie mam zielonego pojęcia, bo nigdy nie używałem go w ten sposób. Ja w ogóle jeszcze, jak pomyślałem sobie, bo ty masz USB-C w tej 15, tak? Mhm. No ja mam, kurde, tego Lightninga cały czas jeszcze, to jest bardzo irytujące. A powiedz mi, ta twoja ładowarka, ona jaką ma pojemność? Ładowarka, czyli ten to? Tak. Ten powerbank? Powerbank, przepraszam. No. Nie wiem, jakiś ma żenujący. Ja teraz to ci nie przeczytam. To jest Anker 622. To 5000 mAh. 5000. No to nieźle faktycznie, bo chyba te nowe iPhony, ja nie wiem jak tam 15 standardowa, ale tam raczej mają poniżej 5000 mAh, nie? No tam jest jeszcze pewnie na tym MagSafe jakaś strata tego, więc... No to starczy przynajmniej na jednokrotne ładowanie. Okej. Tak, mniej więcej. Okay. No i bezpieczeństwo chyba, to też tutaj czuć, że ten nacisk na bezpieczeństwo jest dużo większy. Face ID, super rozwiązanie. To człowiek się od razu przyzwyczaił. Mówisz jeszcze o iPhone'ie, wracam, tak. Do tego, co mi się podoba. Więc powiem tak, szału nie ma, MagSafe super, ale widziałem, że Android też ma takie podobne rozwiązania. Przez etui jest to robione, nie? Więc kupujesz sobie etui z MagSafe'em i też to się przylepia, nie? No a większość chyba telefonów ma bezprzewodowe ładowanie, więc to jakoś tam idzie ogarnąć, bo ja tym powerbankiem mogę telefon z Androidem też naładować bez problemu, tylko on no, nie przyklei się. Nie? To w ogóle jest interesujące, bo to bardzo proste jest rozwiązanie, czyli ten jakiś magnes. Super prosto. No, tak. I że Samsung tego nie wprowadził, bo Samsung lubi tak trochę konkurować z iPhone'em, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Nie znam się na Samsungu, więc... Nie kojarzę takich... Wiem, że mają ambicje. Nie kojarzę takich rzeczy od Samsunga, ale być może są. Wiem, że na pewno są takie etui do telefonów, które to w jakiś tam sposób rozwiązują. I naprawdę to jest taka rzecz pierdoła. Ja teraz ten powerbank, bo on jest też taki plusik ma, że od razu jest standem do telefonu. Tak, Kurde, to często... Jakie takie proste, możesz sobie pooglądać przy obiedzie.
Często sobie tak, często sobie oglądam to w taki sposób i możesz sobie tu obrócić i teraz jest tak. Nice. To bardzo fajne. To musisz mi podrzucić ten, co to za model. Oj, coś mi się zepsuło tutaj. Nie widzę cię i nie widzę nikogo. Remigiuszu, w takim razie będę to naprawiał. Co masz ciekawego do powiedzenia nam? Widzisz, ja mam takie historie, bo trochę spędziłem tydzień, proszę państwa, byłem chory. Ja gdzieś tam jakiś rok temu, jak ktoś mi napisał, o, Remigiusz znowu chory. W ogóle chyba się taki komentarz zaczął pojawiać. Pozdrawiam wiecznie z chorego tak. Remigiusza Maciaszka. Ja mówię, pierdziele. Dawno nie było. No dawno nie było, bo ja, wiesz, tak, ja wbrew pozorom choruję znacznie mniej niż mogłoby się wydawać. Tyle tylko, że jak jestem chory przez tydzień, potem jest to na dwóch podcastach, potem są jeszcze wspominki na ten temat. Tak czy inaczej, od bardzo długiego czasu w ogóle nie chorowałem. Moja córka przestała się zarażać w przedszkolu, więc ja przestałem chorować zupełnie. Natomiast w zeszłym tygodniu złapało mnie coś, to też dlatego podcastu nie było w środę. Złapało mnie jakieś cholerstwo, ale to też takie, cała rodzina była zdrowa, a ja byłem chory. To pierwszy raz mi się zdarzyło, że to ja był nosicielem tej zarazy. Albo jako jedyny uległem, bo ja codziennie wychodzę na dwór, czy deszcz, czy śnieg, czy zimno, czy ciepło, chodzę na takie długie spacery i z reguły wpływało to pozytywnie na mnie. Pojechałem na święta do rodziny. W ogóle święta, to też można by zapytać, żeśmy nie mieli okazji gadać. Święta oczywiście bardzo sympatyczne, ale wróciłem chory jak cholera, jakąś tam gorączkę miałem, ale przede wszystkim byłem zamulony potwornie. Gdzieś tam rano jeszcze streamowałem 2 godziny, jaraniem. A potem się już nie ruszyłem. Nie, jaraniem. Niczego nie jarałem. Jaraniem? Zapytałeś? Ja nic nie mówiłem o jaraniu, o czym ty mówisz? To nie wiem, to ja jakiś freudowska pomyłka usłyszałem. Cały czas myślisz o jaraniu. Ja powiedziałem, że zamulony, a ty zapytałeś jaraniem. Tak usłyszałem, ale może nie, może było inaczej. Nie szkodzi. No to może ja faktycznie słyszę coś, czego nie było. Tak czy inaczej, nie jaraniem, absolutnie w żadnym. Byłem, to był okropny tydzień. I tak najgorszy jest taki, jak jeszcze człowiek jest umierający, no to przynajmniej może się żonie poskarżyć. A to nawet się żonie nie mogłem poskarżyć. Po prostu chodziłem jak zombie po domu przez cały tydzień. Ale trochę posiedziałem przy grach i o tym opowiem, ale w związku z tym, że to się wiąże dosyć mocno z tematem, który dzisiaj będziemy omawiali, to sobie zostawię sobie to na później. Więc ja takich wstępniaczkowych opowieści za bardzo dla państwa nie mam dzisiaj, ale jestem ciekaw, czy oprócz twoich iPhone'owych historii też nie miałeś okazji do jakiegoś kina skoczyć czy coś, bo ostatnio mam do ciebie pretensje i jestem ciekaw, czy będę mógł je dzisiaj wyrazić. Do mnie masz pretensje? Co ja znowu zrobiłem? nic nie zrobiłeś, nie? Nie, a byłeś w kinie, oglądałeś coś ciekawego? Nie, od Garlanda, od Civil War nie byłem. Oglądałem Reality, taki film na HBO, dosyć krótki, bardzo mi się podobał. O takiej dziewczynie, która... To jest w ogóle film zrobiony na podstawie przesłuchania i nagrania, które jest zrobione podczas przeszukiwania domu. Takiej dziewczyny, która jest podejrzewana o to, że pracując przy tłumaczeniach z języków wrogów USA, już nie pamiętam, jak się nazywają te języki, ale oni tam często je powtarzali, że wyniosła jakiś dokument i związany z tym, że Rosjanie ingerują w wybory w USA i wysłała to jakby do prasy, nie? Złamała tam tajemnicę państwową. Ale ze Sydney Sweeney w roli głównej. A no to trzeba było od tego zacząć. To w zasadzie nie ma znaczenia, jaka jest fabuła kompletnie. Nie! Dużo się o niej mówi. Teraz ta zakonnica z nią wychodzi, nie? Też. Tak? Okej. Nie wiem, jak ona. Ciekawi, bo ja to ona lubię. Ona się tak nadaje na zakonnicę, jak ja na baletnicę, ale niech tak, niech będzie. Co to? Co, że zakonnica nie może mieć dużych cycków, to mówisz, czy co? Czy nie może być ładna? Nie wiem. Teraz nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że może być. Czemu nie? Myślę, że nawet będzie dowód namacalny w postaci jej udziału w zakonnicy. No, może być. No, tutaj nie mam wielu przemyśleń, to bardzo niebezpieczny i grząski jest grunt. Ale Sydney Sweeney bardzo sympatyczna się okazuje ostatnio. Tak. Ciekawostka, którą być może połączymy w jakiś sposób z naszym temacikiem. Odpaliłem sobie emulator na... Boże, zawsze chcę mówić Steam Decka, ale na Lenovo, bo już Steam Decka trochę pożegnałem, trochę nie, bo pożyczyłem kuzynowi i zepsuł i wraca do mnie. nie,
Nie, nie odpala się, nie wiadomo, co się dzieje. Dlatego ja książek nie pożyczam w rodzinie. Widzisz. Nikomu w ogóle nie pożyczę. No nie, no i tak idzie na... leży Steam Deck i nie gram na nim, no bo mam Legion Go. I zainstalowałem sobie w końcu emulatory i w sumie jest jedna gra, która rzeczywiście bardzo chce ją pograć. Ona jest w ogóle nigdzie niedostępna. Nie daje się kupić w żaden sposób, tylko z drugiej ręki. No ale co z drugiej ręki musiałbym kupić i grę, i konsolę, bo to jest na Nintendo Wii. Okej. I to jest Super Mario Galaxy 2. Jedna z najlepiej ocenianych gier w historii gier. W ogóle. Nintendo cierpi na tę chorobę dosyć często. No bo nie chorobę dobrze ocenianej i dobrze ocenianej gier. Tak, rzeczywiście. Trzeba przyznać, że jak Nintendo na przykład wypuszcza konsolę, to zwykle wypuszczają takie bęgery mocne. Tak, wiem, tak, że to mówisz z przekąsem, ale... Nie. Znaczy ja też mam takie podejrzenie, że fanboizm jest silny w tej konsoli. Ja nie mam nic, nie mam jakby pretensji do tego fanboizmu, bo on jest zdrowym uczuciem, jeżeli się dobrze bawisz przy tych grach. Więc może niewłaściwe wnioski wyciągam, ale tak, ja mam to ja trochę... nie wiem, czy fanboizm, jeżeli chodzi, tak jakbyś powiedział, że fanboizm przy, nie wiem, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Wiedźminie 3, wychodzi fanboizm, no nie, to są świetne gry, no. Okej. Na pewno znajdą się fanboje, nie? Musisz Mario... mnie zrozumieć i państwo też muszą mnie zrozumieć. Ja mam trochę niechęci do Nintendo i te moje opinie są nacechowane tą niechęcią. Że ty masz to nie musi być rzetelna i logiczna opinia. Ja stawiam, że ty masz niechęć do Nintendo, bo to jest dla ciebie wizualnie nieatrakcyjne gry bardzo mocno. Że ten setting, że to jest takie bajkowe dla dzieci. Że ty się też w tym trochę, że to może ci przeszkadzać, nie? Ja nie przepadam za Nintendo jako firmą. Mówiłem o tym wiele razy, jeżeli chodzi o ich podejście do community, do takich działań różnych, które teoretycznie wspierają gry, są właśnie takim fanowskim zachowaniem, to Nintendo często je torpeduje bardzo mocno. To mi się nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no one faktycznie, ja tak trochę lubię poudawać, że ta gra jest prawdziwością i faktycznie te gry od Nintendo nie ułatwiają mi tego, ale to jest tylko, to akurat w ogóle nie wpływa na moją ocenę Nintendo. To niska byłaby to kategoria, znaczy w niskiej kategorii bym się znalazł, gdybym oceniał gry na podstawie tego, albo nie lubiłbym firmy dlatego, że nie robią gier dla mnie. To tak nie mam. Ja mam inne motywacje. Ale one są nieistotne, bo to wiesz, ja tak sobie trochę śmieszkując o tym opowiadam, tak naprawdę nie przykładam do tego zbyt dużej uwagi i w żadnym razie nie oceniam gier negatywnie, tylko dlatego, że za Nintendo nie przepadam. Uważam, że te oceny są trochę przesadzone, troszeczkę ciutkie przesadzone, ale mogę się także mylić w tej kwestii, więc to nie ma dużego znaczenia. Ale opowiadaj o tym Super Mario Galaxy. Więc Super Mario, jakiś czas temu Nintendo wypuściło Super Mario Galaxy, tą jedynkę, która była w takiej limitowanej wersji, już jej nie sprzedają, to też jest w ogóle dramat. No i puścili to i tyle. I wypuścili, dużo tych gier oczywiście się sprzedało, ale już nie są w sprzedaży takiej, już nie produkują kolejnych pudełek. No bo tak, najlepiej oceniane gry w historii, bo to Mario Galaxy 1 też było wybitną grą. Ja pamiętam, że przyszedłem ją na Switchu, powiedziałem, że to gra by wyszła w tym roku. Po 11 latach chyba w nią zagrałem i by miała ode mnie 10/10, mimo że nie oceniam gier. Jest to rzecz cały czas świeża. I teraz ogrywam sobie Mario Galaxy 2 i znowu jestem po prostu w szoku, jak ta gra jest nowoczesna, jak ta gra jest oryginalna, ile tam pracy musiano włożyć. Po drugie, ten art style też sprawia, że teraz by ona wyszła i w ogóle nie miałoby żadnego znaczenia. No, masakra. Znaczy, czeka masakra, że tej gry nie ma. To jest, że jednej i tak naprawdę trochę drugiej nie ma, a dwójka jest w ogóle niedostępna, nie? Znaczy, musiałbyś sobie kupić Nintendo Wii i tą grę i to jest pewnie jakieś 800 zł. Okej. I twórcy z tego mają zero, nie? Zupełnie.
nic nie miałem, żadnych pieniędzy z tego, że ty sobie kupisz z drugiej ręki. Ale z drugiej ręki? Aha, dobrze, teraz rozumiem. No bo nie kupisz Nintendo Wii nowego, ani nie kupisz gry nowej, no bo nikt jej nie produkuje, nie? W sensie... No na kilka sposobów ten temat się wiąże z tym, o czym będziemy opowiadali. Mhm. Tak, po pierwsze jako Nintendo, po drugie jako właśnie niedostępność tych gier, które kiedyś były. No dobrze. A jeszcze zamykając ten jeden wątek, bo nie dokończyłem go, dlaczego mam pretensje do ciebie, bo jakby ja od dłuższego czasu spędzamy z żoną wieczory oglądając jakieś filmy różne i te wszystkie rzeczy, które ty polecasz, tak bardzo są niedostępne często, że mam jakieś listy rzeczy, które chciałbym obejrzeć, ale obejrzenie ich w Polsce graniczy z cudem. To też jest tak, że ja nie wszystkie mam usługi, z których ty być może korzystasz, jeżeli chodzi o filmy, więc może to jest też problem. Pamiętasz taki, polecałeś film z Joaquinem Phoenixem, gdzie on z młotkiem chodzi i napastuje ludzi? Pamiętasz? Nigdy cię tu nie było. Czekaj, bo miałem problem z kamerą. Jakieś dzisiaj Wiem. I do tej pory tego filmu nie mogę nigdzie dorwać na platformach, z których korzystam, a już nie chcę kupować kolejnych platform, jakichś Rakutenów i innych tego typu rzeczy. Więc, ale obejrzeliśmy ostatnio, to też chyba jest jedna z rzeczy, o których ty chyba opowiadałeś kiedyś. W polskiej wersji językowej film się nazywa Gdzie raki śpiewają, co jest zaskakującym tłumaczeniem, bo to jest Where Crawdad Sings. To jest o takiej dziewczynie, która się wychowała praktycznie samotnie na bagnach. Pamiętasz to ja go? Mówiłem? No myślę, że ty, ale może nie, bo to taki film, który wydawać by się mogło, operuje. Na Netflixie, tak. Tak, ale żeśmy akurat obejrzeli na czymś innym, już teraz nie pamiętam dokładnie. Bardzo dobry film, ale też taki, że przez cały seans miałem ochotę sobie strzelić w kolano, bo taki przepełniony nieszczęściem i złymi doświadczeniami jakiegoś dziecka, potem dorosłej dziewczyny. Ale tak czy inaczej, no trafienie na te filmy, które ty polecasz, czasami rzeczą prostą nie jest. I to jest niestety. To jest takie oskarżenie, więc pomyślałem sobie, że dobrze, jakbyś od czasu do czasu polecił coś, co jest powszechnie dostępne. Bo masz nie najgorszy gust, w sensie jesteś bardzo krytyczny, nie każdemu musi to pasować, ale masz nie najgorsze polecajki od czasu do czasu. Więc fajnie by było, gdybyś je polecał rzeczy, które byśmy mogli my, cywile, zwykli szarzy użytkownicy telewizora, obejrzeć. To ci mogę polecić teraz. Aha. Proszę państwa, Civil War od 12 kwietnia w kinach. W kinach, no ale to wiem, to żeśmy już rozmawiali o tym. Ale to chciałem tylko zamknąć wątek, żeby państwo potem nie dopytywali. No i nie wiadomo, na co rok jest zły na Borysa, a teraz już państwo wiedzą. To już w dużym cudzysłowie. No tak. Czy to zamyka nasze... Wstępniaczki, tak. Proszę państwa, jakiś czas temu Ubisoft ogłosił wyłączenie serwerów The Crew, gry wyścigowej z 2014 roku. Serwery zostały wyłączone 31 marca i gra stała się niegrywalna. Ja dzisiaj zainstalowałem sobie The Crew, bo mówię tak, dobra, sprawdźmy to. I po uruchomieniu wyświetla nam się komunikat, który mówi: nieudane połączenie z serwerem proxy, sprawdź swoje ustawienia sieciowe i spróbuj ponownie. Zaczyna się. Co ciekawe, byłem trochę z jednej strony byłem trochę zażenowany, że na przykład nie napisali: ta gra już została wyłączona, możesz kupić The Crew Motorfest. O, no pewnie nie wykorzystali tej okazji, no. A z drugiej strony rzeczywiście poczułem strasznie duże wkurzenie. Dopiero wtedy, kiedy okazało się, że mam tą grę w bibliotece i nie jestem w stanie jej uruchomić. I zabrali mi grę. Nigdy wcześniej nie chciałem w nią grać pewnie. Myślę, że nie jesteś jedyny dzisiaj akurat, jeżeli chodzi o to. I ten moment, kiedy odpaliłem i ona rzeczywiście nie działa, to był taki moment: o nie! Ubisoft, oddawaj moje pieniądze! To jest tyle mam do powiedzenia. No to jest, powiedziałbym, że samo The Crew nie jest dużym problemem, natomiast ta tendencja jest problematyczna i że tego typu gier będzie przybywać teraz z czasem na pewno, bo już znajdujemy się w takim okresie, kiedy te pierwsze gry usługi już funkcjonowały na rynku jakiś czas, niektóre z nich się nie utrzymały, niektóre z nich stanowią jakiś tam
mają jakiś gameplay dla pojedynczego gracza i można się było w nie teoretycznie bawić. To jest jakby też taka bardzo ważna uwaga, żeby po raz kolejny krytykować wszystkie gry, które można ogrywać tylko i wyłącznie online, zwłaszcza jeżeli teoretycznie albo w praktyce nie ma takiej potrzeby. To tak jak z Diablo 2 i Diablo 4. Diablo 2 możesz sobie ograć samodzielnie, a Diablo 4 nie możesz. Niby dlaczego? Co stanowi problem? Wiadomo, że to chciwość o tym zadecydowała, że takie rozwiązanie zostało zastosowane, ale to jest bardzo niewłaściwe podejście i trzeba na to zwracać uwagę. Ja myślę, że ludzie zwracają na to uwagę i krytykują to, tylko no za bardzo nie mamy jak walczyć z tym, no bo tak deweloper mówi i tak jest. No teraz ostatnio wyszedł Last Epoch też z tej kategorii i on jest fantastycznie zrobiony, bo ja gram tylko offline. Na początku trochę byłem zirytowany, bo to jest tak jak masz opcję online, bo może kiedyś zagrasz z kumplami, ale ja wiem, że nie zagram z kumplami, bo ja lubię takie gry sam. Jakimi kumplami? No, kumpli bym sobie znalazł, jakbym się postarał, ale ja lubię sobie, wiesz, odpalić tę grę, posłuchać jakiegoś podcastu w tle i traktować i nie potrzebuję tam online za bardzo, więc mam te opcje i w każdej grze, która wydawana jest w ten sposób, ta opcja powinna być, zwłaszcza w takiej The Crew, gdzie praktycznie nie potrzebujesz towarzystwa innych ludzi, jeżeli już tam się postanowiłeś bawić, bo tam dużo rzeczy można robić samodzielnie. Więc tu jakby problemem nie jest samo The Crew, tylko problemem jest podejście wydawców do tego typu gier, że odbierają ci produkt, za który zapłaciłeś. Ale też z drugiej strony mamy takie, no, jednak jest sporo gier usług, które działają tylko i wyłącznie i muszą działać tylko i wyłącznie na serwerach. Jak chociażby World of Warcraft, za który też się płaci regularnie, gdzie się płaci za dodatki, gdzie się płaci abonament. Powiedziałbym, że tam się płaci bardzo dużo w zasadzie. I mikrotransakcje, nie zapominajmy. No, mikrotransakcje też, ale to już nie wiem, kto, no pewnie są tacy. I za podstawkę. No, za podstawkę, za dodatki, no jakby podliczyć sumę wydatków, jakie ja miałem na World of Warcraft, w ogóle nie wydając na mikrotransakcje, no to są to duże pieniądze. I jestem świadom tego, ile lat płacisz abonament? No to 2004, no to jest, wiesz, to jest 20 lat, nie? Ile to jest abonament? Ile ten abonament? No, nie pamiętam teraz. Na pewno więcej niż 50 zł miesięcznie. Ja też przez ostatnie, od czasów Shadowlands już nie płacę regularnie abonamentu, więc tam okazjonalnie sobie tam wykupię 2 miesiące. 120 tysięcy. No, tam. Jak 120 tysięcy? Nie, chyba 12 tysięcy co najwyżej. 12, przepraszam. 12 tysięcy. To, no jakbym to nie wydał 120 tysięcy, Boże, samochód mógłbym kupić. Nie najgorszy nawet. No, może dzisiaj to już nie, bo to dzisiaj drogie te rzeczy są. Ale no jest to trochę pieniędzy. Wiadomo, że nie, to się rozkłada. Nie, to tak dużo. 20 lat? Nie, to coś za mało wychodzi. No na pewno nie 120, już nie przesadzajmy. Może jest trochę więcej. No, 20 lat, ale jednak to jest 20 lat rozgrywki. I no, każdy, kto gra w WoWa, jest świadom tego, że no, kiedyś te serwery zostaną wyłączone i że w tę grę nie pogramy. Ale też jak się kupowało WoWa, od początku ta wiedza była dostępna. To nie była żadna tajemnica. Tam Blizzard nawet nie musiał twierdzić, że nigdy w życiu serwerów nie wyłączą, bo zresztą jesteśmy doświadczeni. To nie byłaby pierwsza gra MMO, która przestaje działać. W grach MMO zaakceptowaliśmy ten fakt i on jest nieodłączną częścią tego, jak te gry funkcjonują i tu nikt nie ma raczej pretensji na dłuższą metę. A to jeszcze się okaże, ponieważ, no się... panie Remigiuszu, istnieją ludzie, którzy chcą to zmienić. No, no to bardzo, bardzo dobrze, nawet w grach MMO. Chciałem podkreślić tu różnicę między The Crew a grą MMO, ale może nie ma takiej potrzeby. No, nie ma potrzeby, ponieważ The Crew jest MMO. Okej. No dobrze, to zamieniam się w słuch, bo pewnie przedstawisz te ja przedstawię to za artykułem na Gry Online, który macie oczywiście podlinkowany. Jak czytamy na stronie akcji zorganizowanej przez youtubera Rossa Scotta, de facto porzucenie pierwszej części samochodowego cyklu w miniony weekend było głównym powodem rozpoczęcia kampanii. Ta sytuacja obrazuje bowiem problem z grami i usługami sprzedawanymi jako produkty, ale zaprojektowanymi w taki sposób, że po zakończeniu wsparcia stają się one całkowicie niegrywalne dla wszystkich nabywców. Na przykład 12 milionów osób, które miały stanowić bazę graczy The Crew. A ta kampania, którą zapoczątkował ten youtuber, ma... jest, podlinkujemy Państwu oczywiście, bo to jest petycja właściwie. Mm-hmm. A żądania, które zawierają się w tej petycji są dość proste i wydają się być bardzo fair i w stosunku do graczy, i w stosunku do dystrybutorów, wydawców. Być może. Ja oglądałem ten materiał w oryginale. No i faktycznie ma bardzo, bardzo sensowne uwagi. Wypisałeś te punkty, prawda? Bo ja nie mam tak z pamięci, tak, żeby tak, ja wypisałem, bo to nawet nie jest na tej stronie, tylko on to mówi w tym swoim filmie YouTube'owym. Kampania nazywa się Przestańcie niszczyć gry. No i tak, sprzedana gra ma być zostawiona w stanie zdatnym do użytku.
Mhm. Co nie wydaje się wielce wymagającym zapotrzebowaniem. Nie. Sprzedana gra nie może wymagać połączenia z serwerem wydawcy, czy tam kogoś innego, aby działać. Mhm. Okej. Okay. Tak. Dotyczy to też gier free-to-play, które sprzedają mikrotransakcje. Okej. Okay. Nie można przed tym uciekać zapisami licencji. Czyli żeby tutaj nie było kruczków. I twórca też podkreślił, że nie chodzi o wspieranie gry w nieskończoność, ale zakończenie jej żywota w taki sposób, aby gracz mógł w nią grać. Mhm. I to jest też tak, ja opowiadając, podając wcześniej ten przykład gry MMO, to w zasadzie nie podawałem go dlatego, żeby złagodzić tutaj pozycję Ubisoftu albo powiedzieć, że to jest coś, z czym się powinniśmy godzić. Ja wiem, że czasami ja rzucę taką myślą i potem jakby nie dokończę, nie domknę tematu i to może takie wrażenie sprawiać, że ja akceptuję tą sytuację. Niekoniecznie. Mu opowiadam tylko o tym, że w przypadku gier MMO żeśmy się trochę do tego przyzwyczaili, bo od razu żeśmy wychodzili z założenia, że to nie jest wieczna rzecz. Natomiast wedle tych rzeczy, które ten YouTuber przedstawił, co w zasadzie jest jakby dobrym ruchem z jego strony. Jak widzicie państwo, YouTuberzy też potrafią czasami coś dobrego zrobić, to nawet taka gra jak World of Warcraft nie powinna ograniczać możliwości grania po wyłączeniu serweru, ponieważ to wszystko, co tam działa, to wszystko, co nie wymaga obecności innych graczy, jest w zasadzie tak u ciebie na komputerze. To nie jest tak, że tam postacie niezależne są sterowane przez jakiś serwer gdzieś w chmurze to jest. Nie, to wszystko działa u was, natomiast to, co jest konieczne do towarzystwa innych ludzi, jest konieczne w jakichś tam instancjach, czy jakichś battlegroundach. Więc nawet WoWa, gdyby się tak zastanowić, można pozostawić w postaci grywalnej. I to powinno być jak najbardziej do zrobienia. To jest właściwie taki najważniejszy punkt tej petycji. Żeby doprowadzać gry do takiego stanu, żeby człowiek, który zapłacił za produkt, mógł go używać niezależnie od tego, czy wydawca go wspiera, czy go nie wspiera. No tak jak kupicie sobie samochód, to że ten samochód się zestarzał i nie ma na przykład upgrade'ów do waszej mapy tam wbudowanej, to nie znaczy, że samochód się nadaje do wyrzucenia. Można nadal go używać. I to jest takie bardzo sensowne potraktowanie produktu. Z jakiegoś powodu, ni stąd, ni zowąd, gry się stały nagle takim medium, które można sobie wyłączyć i nie masz. Można zabrać. Można zabrać użytkownikowi. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Proszę państwa, proszę sobie w głowie teraz sobie przypomnieć waszą ulubioną książkę, film i płytę muzyczną. I proszę sobie wyobrazić, że to znika całkowicie ze streamingów. No ja ostatnio pozbyłem się resztek płyt i nie miałbym dostępu do wielu moich ulubionych, gdyby mi to nagle, nie wiem, Warner stwierdza, że usuwamy ze streamingów Matrixa. Bo już się nie opłaca. Nie? Co, jakikolwiek bzdurny powód, nie? Bo no, tam musimy znowu płacić licencję za piosenki w filmie, nie? No, to mamy takie, przynajmniej ja mam takie, że ej, kurczę, no okej. Rozumiem, że jakbym sobie kupił ten film na Blu-rayu, to rozwiązuje problem. Jakbym sobie kupił każdy album, który słucham na płycie CD, to też rozwiązuje jakiś problem. Oprócz tego, że było bardzo, bardzo drogie, to w tym przypadku w gier nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ nawet jak masz na Xboxa czy na PlayStation płytkę z The Crew, to ona nie działa. Ja myślę, że to jest bardzo ważny problem i bardzo ważny moment, żeby ten problem poruszyć, ponieważ jeszcze nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, do jakiej zmierzamy niewątpliwie, jeżeli chodzi o gier, gdzie własność, jeżeli chodzi o produkt tego typu, za który się kupiło, już dzisiaj jest bardzo wątpliwy. No, wiele razy żeśmy rozmawiali w kontekście Steama i innych takich usług, że w zasadzie nie posiadamy żadnych gier, że nic nie jest naszą własnością, ale może się uda to jeszcze uratować. Może jeszcze będziemy je posiadali, jeżeli odpowiednie przepisy zostaną przeforsowane, bo tak szczerze mówiąc, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te gry działały. To jest, jak podejrzewam, że to jest jakiś dodatkowy wysiłek ze strony deweloperów, ale to nie jest aż taki wysiłek, żeby był nie do wykonania. I powiedziałbym, że powiedziałbym więcej, że te przepisy, gdyby udało się je przeforsować, to one nie powodują, że nagle
po zakończeniu funkcjonowania gry deweloperzy muszą wykonać pracę jakąś, tylko one spowodują, że teraz w momencie projektowania gry i sprzedawania jej, ona już będzie musiała mieć to rozwiązanie, które pozwoli grać offline. Mm-hmm. Bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, może trzeba będzie wyłączyć serwery za 2 miesiące, bo też się zdarza, żeby ludziom, którzy kupili tę grę, no, zrekompensować to, żeby mieli tę grę po prostu. Więc to jest bardzo, bardzo wartościowa akcja. I to jest bardzo ważne, co zauważyłeś, bo wydawcy często mówią przed premierą, że gra będzie miała bardzo duże wsparcie, nie? Że tam 10 lat to jest lat pierwszy sygnał, wsparcia. Żeby gry nie kupować, jak to jest, to jak jaką informację dostajesz. Przypomnę Państwu, że to są gry, gdzie my omawiamy te konferencje, to one są z tej kategorii, serwery wyłączą za rok. Tak. I nie mamy żadnych wątpliwości, że no, to zdechnie po prostu. Ale mogliby nas poinformować właśnie, że to byłaby dobra praktyka. Jak wygląda plan zakończenia gry? Że już przed premierą, kupując grę, usługę, powinniśmy mieć tą informację. I to byłby pierwszy krok, że ej, plan mamy taki, wyłączymy serwery i walcie się. Nie? Myślę, że to żeby zmusić dewelopera, żeby to też było częścią sprzedaży. Tak, bo to nawet nie chodzi o to, jak to będzie wyglądało prawnie przed w Unii Europejskiej czy w Stanach. Bo to są rzeczy, które no, też po pierwsze nie znamy się na tych prawach, po drugie one są z tego, co ja czytałem, w ogóle nikt się tym nie interesuje. Nie? Ale na przykład jakby sklepy to wymusiły. Mamy właściwie 3 duże platformy. PlayStation, Steam i Xbox. I jeżeli one by... Słuchaj, robisz grę, usługę, to ty musisz określić przed sprzedażą, jak ją zakończysz. Jeżeli nie masz planu, no to pisz, wyłączymy serwery, gra nie będzie działać, nie? Albo na przykład na koniec życia gry włączymy, że każdy gracz będzie mógł stawiać swój serwer, nie? Te takie prywatne serwery. Albo, no, że nie wiem, co jeszcze, no bo jest kilka prostych rozwiązań tego problemu. No, ja powiedziałbym, że ta twoja wersja ma jakiś sens, chociaż boję się, że to by doprowadziło do takiej sytuacji, że wszyscy by małym druczkiem pisali, że wyłączymy grę i całuj się w dupę, i to nie rozwiąże ostatecznie problemu. Ja bym wolał dużo bardziej takie rozwiązanie, w której deweloper sprzedając grę, wydawca sprzedając grę gwarantuje działanie tej gry niezależnie od tego, czy będzie ona wspierana, czy nie, bo to powinno być jakby częścią tego. No, tylko to jest jakby... Dobrze, że rozmawiamy o tym problemie i dobrze, że ten problem się tak poniósł bardzo. Zaskakujące, że w przypadku gry The Crew, którą nikt nie grał, tam 8 osób grało przed włączeniem w tę grę. Nie, bo ona jest na UbiConnectie i na konsolach. Na Steamie to ona i tak jest, nie wiem jak to jest liczone, bo ona jest też przez UbiConnect uruchamiana. Tak, 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 wiem. To się to po prostu klient odpala to kolejnego klienta. Przecież oni mieli tam 12 milionów graczy, nie? No to tak, nie z marketing Ubisoftu jeszcze wtedy działał. Jeszcze tam wtedy pewnie ludzie. Była rozdawana ta gra w pewnym momencie, no ale to raczej był hit sprzedażowy, nie? No bo recenzje były takie raczej plus, ale bez szału. Tak, tak, zgadza się. No to jest bardzo dobry moment, żeby o tym gadać. Gra może nie zasługuje aż na taką sympatię. Oczywiście ta ilość sprzedaży o czymś świadczy, ale to też nie jest taka gra, przy której teraz siedzą miliony graczy i są mocno zbulwersowani. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o ten mechanizm sprzedaży i mechanizm odbierania ludziom rzeczy, za które zapłacili. To jest chyba najbardziej bolesne doświadczenie. Ja nie wiem, czy na skutek tej historii, czy to jest jakiś przykład zupełnie inny, ale słyszałem taką opowieść, i że jest firma, która produkuje telewizory. Nie wiem, jaka to firma, znaczy teoretycznie wiem, ale wolałbym nie zgadywać, wolałbym się nie pomylić. Sony, no, mów dalej. No właśnie, że kupujesz sobie telewizor, sobie z niego korzystasz, oglądasz sobie na nim rzeczy i nagle ci się pojawia komunikat. Zmiana tutaj jakiegoś regulaminu. Proszę tutaj wyrazić zgodę. Jak nie wyrażasz zgody, to już ci się telewizor więcej nie włącza. Więc no to jest mniej więcej podobna sytuacja, że coś się zmienia i produkt, za który żeś zapłacił, nagle przestaje funkcjonować. Ja nie wiem, na ile ta opowieść o telewizorze jest tylko przykładem takim przerysowanym tego, co się może wydarzyć. Słyszę, powiem szczerze, ale też tak nie siedzę w temacie. Chyba ostatnio była inna historia, która bardziej jest osadzona w rzeczywistości, bo ten telewizor, nie wiem, dlaczego powiedziałeś Sony akurat. Ja mam Sony telewizory, więc może to akurat ma jakiś związek z rzeczywistością, ale
chyba ostatnio Blizzard taki myk wprowadził, że się pojawiły właśnie zasady, nowe zasady, i jeżeli miałeś do wyboru, albo je zaakceptujesz, albo rezygnujesz z konta i tam kasujesz swoje konto razem ze wszystkimi grami, które miałeś na tym koncie. I to nawet jest tak, że jak masz przypisane do konta abonament, to jak nie zaakceptujesz tych zmian, to zrezygnujesz, to z automatu usuwasz dostęp do swojego konta i nie możesz usunąć tego abonamentu, więc musisz od tyłu jakby dochodzić. Świetne rozwiązanie, fantastyczne. Premia dla tego, kto to wymyślił. Tak, tak. No to jest chyba Blizzard. Płacącego. No więc państwo mogą też mnie skorygować tutaj, czy te moje historie są anegdotyczne, czy one mają jednak coś wspólnego z rzeczywistością, ale one pokazują rosnący problem, który na szczęście został zauważony. Ja myślę, że dużo osób zwracało na to uwagę, natomiast nikt nie miał za bardzo siły przebicia, żeby to nagłośnić. I teraz ta sytuacja z The Crew okazała się być świetną okazją, żeby zwrócić na to uwagę wszystkich, bo to, co powiedziałeś na początku, może ta gra nie jest tak super popularna, ale jednak 12 milionów osób ją kupiło, albo ją posiada. Więc to już jest jakaś tam siła przebicia, na którą warto zwrócić uwagę, i okazało się to skuteczne. Nie wiem, na ile zmiany może to zmotywować, ale przynajmniej o tym mówimy, i nie tylko my. Jakby dużo osób w branży, dużo osób na YouTubie o tym opowiada, pojawiają się artykuły, więc coś jest na rzeczy i może najwyższa pora, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo jak nie zwrócimy na to uwagi dzisiaj, to za rok, za dwa, za trzy to będzie nagminne i może się to także przydarzyć w przypadku gier zwykłych single player, które nawet nie wymagały dostępu do serwerów. Taka sytuacja jest może nie identyczna, ale dosyć, powiedzmy, podobna, pokrewna jest sytuacja ze Spec Ops The Line. Że co prawda, jak kupiłeś tę grę, to już ją posiadasz i możesz w nią grać, ale teraz nie możesz jej kupić, ponieważ skończyły się licencje na muzykę, która została w tej grze wykorzystana, co też jest moim zdaniem dosyć dziwną sytuacją. To znaczy, że wiesz, powstał produkt i jest licencja wykupiona na 10 lat dotycząca muzyki, a nie jest bezterminowo w przypadku tej gry. To jest zaskakujące. Znaczy, oni nie mogą sprzedawać tej gry już, no więc dla kogoś, kto nie kupił, to jest krzywda. Lat pewnie, no tak się dogadali, stwierdzili, że okres sprzedaży gry to jest 4 lata, potem nie i tyle. No nie była ta gra hitem, żeby ktoś inwestował kolejne pieniądze. Nie? No tak, ale świetna jak już teraz... Gra. No tak, właśnie, to jest kawał historii branży, bardzo, bardzo... Tam może nie do końca wybitnie przyjęta gra, ale niewątpliwie bardzo dobrze, doceniona po latach. I ze względu jakby na to takie, jakby archiwalną wartość tego produktu, wydaje mi się, że każdy powinien mieć możliwość kupienia tej gry nawet za 10, 20, 30 lat. A to zostaje totalnie wykreślone. To jest jakiś element popkultury. To tak, wiesz, jak masz... To tak jakby, nie wiem, spalić, jakby nie wydawać książek, no gdzieś nagle znika. Tak, jeżeli gra znika po prostu z tego i to jest bardzo niewłaściwe moim zdaniem. Proszę Państwa, gry jako dziedzictwo kulturowe, ja dlatego też bardzo szanuję ludzi, którzy zajmują się historią gier, którzy robią materiały takie historyczne o grach czy o sprzętach. No u nas chyba Archon tak najczęściej pisarski robi też sporo rzeczy o retro grach. I w pewnym momencie chcesz sobie zrobić, nie wiem, no materiał o wszystkich seriach The Crew, bo wyszło ich już tam za 10 lat 50, nie? No i nie, jedynki nie odpalisz, nie jesteś w stanie. Nawet z takich, jak chcesz zbadać rozwój gry, nie? Nie jesteś w stanie... Odcinanie nas od kultury, mimo że, proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, gracze nie mają prawa do tego, żeby żądać od firm tego sensownego zakończenia wsparcia, bo to nie jest nasza gra. My ją kupiliśmy tylko licencję na użytkowanie, ale to tak by to wyglądało, jeżeli byśmy bezdusznie traktowali gry jako jakieś rzemieślnicze twory, które, nie wiem, jak krzesła czy coś, chociaż krzesła też mogą być dziełem sztuki. Jeżeli traktujemy gry jako część naszej kultury, część naszego dziedzictwa, to też musimy się postarać, żeby je chronić. Nawet chronić je przed twórcami. Czy przed właścicielami praw. No, to jest ważny element. To wspominałeś dzisiaj o tym, ja mówiłem, że ten temat z Nintendo i z tym Super Mario się tutaj przenika na kilka sposobów. I to jest dokładnie jest ta sytuacja. Oczywiście to ja może się komuś wydać... Jedną rzecz, bo to Nintendo akurat w tej kwestii jest prawie wzorcowe, ponieważ Nintendo jeżeli płacisz abonament na Switchu, to ty dostajesz w ramach tego abonamentu na przykład wszystkie darmowe, wszystkie,
wszystkie Mariany do któregoś tam czasu i oni co jakiś czas rozszerzają tą bibliotekę. Mhm. Oczywiście nie ma tam tych galaxii, mimo żeby poszły na tym Switchu, no ale jeszcze Nintendo akurat to swoje dziedzictwo szanuje, no ale też przez to, że jest w stanie cały czas je monetyzować. No, szanuję, ale Mariana nie ma. No tego nie ma, ale stawiam, że to będzie po prostu wyjdzie jako pudełko na Switchu dwójce, no bo oni tak robią, nie? Po prostu. Mm-hmm, okej, okay, no to można mieć nadzieję, że to zostanie podtrzymane. Ja jeszcze chciałem dokończyć tę myśl, że dla wielu osób, może już dzisiaj nie, mam nadzieję, że już dzisiaj nie, ale kiedy mówimy o dziedzictwie kultury, to ktoś może się zaśmiać, słysząc, że gry dziedzictwem, że to dla dzieciaczków to się z tego wyrasta czy coś. Nie, nie, to jest kawał kultury i on będzie z czasem będzie coraz ważniejszy, no bo ci wszyscy, którzy się dzisiaj wychowują na grach, to już nie jest takie pokolenie moje, że jeżeli nawet ludzie w moim wieku grali w gry, to niewielu pozostało graczy. I wydaje mi się, że te przyszłe pokolenia, które przyszły po mnie, będą już grały także w późnej starości, że to już jest taki niezaprzeczalny element kultury, którego się nie ma co wstydzić. Więc to jest wartościowe i kiedyś to będzie miało bardzo duże znaczenie. I trzeba dbać o te gry, żeby były gdzieś egzemplarze, żeby było do kupienia, żeby było do przejrzenia, a nie tylko jakieś archiwa z YouTube'a. Więc to jest ważna i ciekawa dyskusja i ona też jakby jest pozytywna. Wiemy, że nasza branża ma dużo kłopotów. Jakby zaczniemy o niej, ale jak zaczniemy ją traktować jako dziedzictwo kulturowe, to może się trochę poprawi sytuacja. No nie wiem, może... no, trzeba w jakiś sposób trzeba zainterweniować. No tutaj akurat zostawienie tego i sprawienie tam niewidzialna ręka rynku wyreguluje, no to reguluje to w taki sposób. Co tu tam leci u ciebie? Właśnie nie wiem, duże bydle. Wielkie to jest bydle. Co ty, gdzie się upasło, tak? Nie wiem, dzisiaj byłem na rowerze, byłem jakoś? Z córką, więc może przyleciało w brodzie, może trzymałem, wiesz? Tak, więc tutaj pewnie by się przydały te regulacje. Nie wiem tylko, czy lepsze byłyby, wiesz, takie rządowe, państwowe, europejskie, czy może właśnie sklepy powinny takie... Ej, masz grę, usługę, to daj znać tylko klientom, bo to jest ważne, bo my dostajemy jakąś obietnicę marketingową, a potem zamykają serwery za rok. I jeszcze na sam koniec, bo tak naprawdę tu się przewinęły te rozwiązania, ale są trzy proste rozwiązania tej sprawy. Pozwolić graczom grać offline, tyle. To jest najprostsza rzecz. Nie kosztujecie wtedy że, nic. Pogodziliśmy się z tym, że nie ma takich opcji, a myślę, że to jest taki moment, w którym powinniśmy na chwilę przystanąć. Nawet taki WoW powinien być do ogrywania offline. Nie będziesz miał kolegów, ale pograsz sobie. No, ale ten pan, który nazywa się Ross Scott, powiedział właśnie, że przecież Microsoft mówił, że nie da się odinstalować Internet Explorera z Windowsa, bo to jest tak integracyjnie, a jak ich zmusili, to nagle się dało. Wiele rzeczy się dało, to jest jak tak, klienci też... przestali płacić za coś na przykład. Tak, dużo rzeczy się dać. Druga rzecz to jest pozwolić graczom zakładać własne prywatne serwery. Rzecz też coraz rzadsza. Nawet lokalnie jakieś robienie takich planów czy takich rzeczy. To jest super rzecz, no. Po prostu. To jest najbardziej prograczowe. No jest jeszcze oczywiście jedna rzecz, czyli oddać grę graczom społeczności, czy tam, wiesz, że otworzyć ją, nie? Tak jak id Software robiło z silnikiem Dooma, czy tam innych rzeczy. I właściwie, no, nie wydają się to być jakieś bardzo, przynajmniej to pozwolić graczom grać offline. Wiemy z przykładu wielu gier, że ten obowiązek grania online to jest po prostu DRM i ten cały bullshit, że jest oparta o tym gra, to jest po prostu bullshit. No, Diablo 4 jest tego najlepszym przykładem. Nie ma w ogóle żadnego, nie ma tutaj żadnej potrzeby, żeby ta gra była tylko online. Koszty i zyski zmiany, no to stawiam, że to jest, nie wiem, praca jednego dewa albo dwóch przez miesiąc. To jest jakieś, powiedzmy, 20 tysięcy euro, no to jest koszt tej zmiany. No stawiam, że mniej więcej to oczywiście może być burdel, może być tak, że nikt nie ma już narzędzi do tego, wiecie, no po latach, nie? Bo teraz już co można zrobić nad tym The Crew? Inna sprawa, że z tego, co widziałem, ludzie już pracują nad jakimś patchem, czy jakimś krakiem do tego, żeby na PC dało się w to grać. No to jest...
Chyba też jest takie, taka opinia, że jeżeli ktoś ma ochotę chwalić piractwo, to to jest taki element, który bezsprzecznie jest, jest dobrą okazją, że jakby łamanie tych gier, łamanie zabezpieczeń powoduje, że one uzyskują pewnego rodzaju trwałość, że można z nich korzystać i można się w nie bawić, więc jakby zewnętrzne instytucje, które są uznawane powiedzmy za przestępcze, no może przestępstwo to jest za dużo powiedziane, ale takie, które robią coś niezgodnie z założeniami licencji, mogą uratować grę, która zostaje skazana na zapomnienie, bo się tam wydawcy nie chce minimalnego wysiłku włożyć, żeby to udostępnić. No tak. Bo to jest nawet nie jest kwestia tego, nawet jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że wydawcy nie chce się kompletnie nic robić z grą, to pozostawienie jej społeczności, oddanie tej licencji i niech sobie ludzie robią z tym, co chcą i prędzej czy później znajdą się jakieś takie właśnie, zrobi się patch, nie, to... który będzie tak aktualizował i będzie to zmieniał. Ludzie sobie poradzą z tym sami. Tam są, wiadomo, jakieś takie problemy, w szczególności na konsolach, no bo zmodujesz tam za bardzo. To musi być w grze ten system modowania. Ja zastanawiam się, bo to było ogłoszone w zeszłym roku, że zamykają te serwery i od razu wylał się na nich hejt, mimo że ta gra nie jest obecnie jakaś na topie popularności, to i tak oni mieli bardzo negatywny odzew od graczy i w ogóle tego nie przekalkulowali. Jakby zobacz, jaki mieliby zysk PR-owy, jakby tydzień temu powiedzieli, ej, słuchajcie, przemyśleliśmy to i pozwalamy grać wam offline. Wychodzi patch, ktoś popracował, jeden pracownik to zrobił i tyle, nie? I to jest proste rozwiązanie. Oczywiście, tak jak mówię, nie wiemy dokładnie, jak wygląda stan teraz, czy te narzędzia dalej działają, czy jest gdzie edytować tą grę, bo może to być tak, że oni po prostu wzięli i wszystko wywalili. Wiesz, jak to jest, no nie wiem, ten problem z Blizzardem, że żadnej starej wersji World of Warcraft nie było przez lata, po prostu ona się nie zachowała, nie? Tak, dopiero tam gdzieś, że ten klasik powstał, to gdzieś tam u jakiegoś dewa w domu na starym komputerze to było, wersja, nie? Tak. Więc ja wiem, że tam może być milion problemów i to być nie do zrobienia, więc biorę to pod uwagę, mówiąc o tym, ale jeżeli by to zrobili, to ten zysk PR-owy stawiam, że byłby większy niż to 20 tysięcy euro. No, zgadza się. Ja poza tym wydaje mi się, że o ile sama sytuacja The Crew to jest taki idealny moment, żeby na to zwrócić uwagę i trochę zaprotestować, to tak naprawdę to jest tylko zapowiedź tego, co się może wydarzyć w przyszłości i jeżeli jakieś zmiany nie zostaną wymuszone, to z czasem będzie tylko gorzej. Będzie coraz więcej gier wyłączanych czasami jak się nie przyciśnie tutaj wydawców w tej kwestii, to no jest to, żeśmy ostatnio rozmawiali, że z jednej strony gracze są jak tak powoli gotowana żaba, że się przyzwyczajamy i akceptujemy zmiany, bo są powoli wprowadzane, ale z drugiej strony jakby optymistyczne jest to, że ludzie jednak wiedzą, kiedy jest przekroczenie jakiejś granicy i przynajmniej próbują protestować. Bardzo często jest takie poczucie bezradności, bo w zasadzie jeden człowiek nic nie może zmienić, ale od czasu do czasu pojawi się taka akcja, jest dużo osób, które są gotowe do tej akcji się przyłączyć, jakby popchnąć to dalej, więc ludzie też sobie nie dają takiego bullshitu wciskać, tylko czasami nie ma się jak bronić, no bo to są bardzo duże instytucje, korporacje. Wspominałeś o tych rozwiązaniach, ja też mi przyszło do głowy, że w zasadzie jedyna rzecz, która ma sens, to są właśnie jakieś takie prawne, unijne rozwiązania w naszym przypadku. To tak jak z tym USB-C w twoim telefonie, tym nowym. Gdyby nie Unia, no to byś miał cały czas tam Lightninga i to byłoby ja do dupy. Ja to bym nie kupił, nie? No ja właśnie, bo ja też mam tych kabelków pełno, to jest strasznie irytująca sprawa. Więc no, czasami są potrzebne nadrzędne instytucje, które podejmą jakąś decyzję i nagle rzeczy niewykonalne są wykonalne, bo trzeba. Więc te gry w wersji offline. Wiesz, to też jest tak, jakby bardzo często się mówi w kontekście tego, czego gracze potrzebują, jacy gracze są. Ja wiem, że jakby nawet wewnątrz społeczności graczy się wiesza psy na gracze nas nawzajem na sobie psy wieszają, że kupują mikrotransakcje, rujnują branżę, kupują droższe wersje, rujnują branżę. Nawet czytając komentarze pod tymi artykułami, które dzisiaj omawiamy, tam jest dużo takich, że gracze się sami dali robić w ciula jakby i to piszą ludzie, którzy sami graczami nie wiem, nie są albo się uważają za jakieś wyższe jednostki, które rozumieją więcej. Nie, gracze są normalnymi ludźmi i oni też są, i większość z nas jest świadomych tego, że złe rzeczy się dzieją i że trzeba coś z tym
coś z tym robić, tylko że czasami nie mamy narzędzi i niewiele się da poradzić, a od czasu do czasu wyjdzie nie najgorsza gra, która ma gówniane tam opcje płatności i ludzie to kupują, no bo w zasadzie no, chcą wspierać dobrą grą, grę, chcą się dobrze bawić, wydają czasami za dużo pieniędzy. Ulegamy hype'owi, ja też zresztą ulegam, ale jako społeczność myślę, że nie jesteśmy jacyś zacofani intelektualnie i nie dajemy się robić w konia jakoś tak stale i niezmiennie. Więc ludzie też potrafią zaprotestować, ale pomyślałem sobie ostatnio a propos Last Epoch'a, bo Last Epoch też miał taki, z jednej strony miał tą wersję offline, ale z drugiej strony serwery nie działały i ludzie się wściekali bardzo mocno i tam było bardzo dużo negatywnych opinii. Ja też mówiłem, że no owszem, gracze kupili grę, chcieli pograć online, nie mogą pograć, więc ich negatywna opinia jest jak najbardziej zasadna, ale wydaje mi się, że to jest też taki moment, w którym deweloperzy powinni być także mocno chwaleni za to, że jednak zrobili tą wersję offline, tak. Bo to wymaga dodatkowego wysiłku, nie musieli tego zrobić, wiedzieli, że jest zagrożenie i zrobili to, a i tak im się dostało po uszach, więc ostatecznie deweloperzy mogą mieć taki wniosek, że po co mamy robić tą wersję offline, skoro i tak nas zjadą, jak tylko online nie zadziała. Jakby, no pytanie, jakby to wyglądało, gdyby nie było tej wersji. Być może offline. Byłoby gorzej. No, to robienie wersji offline jest takim perspektywicznym zabiegiem i jest bardzo potrzebny i w przypadku Last Epoch'a się to bardzo dobrze sprawdziło. I no tylko, że te pierwsze reakcje graczy też są takie nie do końca sympatyczne. Co się rozumie, no bo było się na co gniewać, ale też z drugiej strony trzeba docenić ten zamysł perspektywiczny, który mieli deweloperzy. Więc my też czasami za ostro reagujemy. Jesteśmy wszystko idzie w ekstrema. Wiesz co, ostro reagujemy. Dlaczego gracze nie mają lobbystów? Czy nie mają jakiejś organizacji albo jakiegoś... Związek graczy? No tak, Związek na Rzecz Dobrych Praktyk w Grach Wideo. Ja myślę, że to, co... Stowarzyszenie, ta sytuacja, to by było lepiej. Stowarzyszenie. To, co mamy dzisiaj na YouTubie, to, co się wydarzyło z tą sytuacją, świadczy o tym, że od czasu do czasu znajdą się ludzie, którzy są w stanie pociągnąć tłum za sobą i coś załatwić. Tak się zawsze to odbywało. Teraz, mimo tego, że bardzo się nie do końca dobrze się mówi o influencerach, to od czasu do czasu pojawią się tacy, którzy potrafią zrobić coś dobrego i ludzie to zauważą i docenią i to jest może taki związek. To jest takie miejsce, wiesz, YouTube, wystarczy jeden człowiek, który ma charyzmę i determinację, żeby coś być może zmienić. Czy to coś zmieni? Zobaczymy. No ja mam nadzieję, że coś zmieni. Zobaczymy. Ja wierzę w społeczność retro. Powiem szczerze, że ostatnio dużo rzeczy oglądam, głównie na YouTubie, związanych z grami retro, ze sprzętami retro. Jestem bardziej retro... Jak to powiedzieć ładnie, że jestem... Ja jestem retro, ty jeszcze nie jesteś bardzo retro. Że jestem bardziej wierzący, a nie praktykujący, no bo nie gram za dużo w retro, ale strasznie lubię o tym słuchać. Lubię o historii sprzętów, gier, twórców, o dziwnościach i też mam takie, że raczej to będzie musiało wyjść od tych ludzi, którzy rzeczywiście coś robią, żeby ta historia tej kultury growej przetrwała razem z nami i myślę, że to jest podobny kierunek, że może z tamtej strony ktoś jakiś przyjdzie, mesjasz i będzie lobbystą i zostanie pierwszym. Ja bym głosował na takiego, jakby były wybory do Sejmu, że przychodzi typ i mówi, ja tutaj wam załatwię, że mikrotransakcje będą tańsze. Prowadzimy mikrotransakcje do gier retro. Gracze do polityki. No widzicie, to jest taka prawda. Wszyscy mówią, nie, to są tylko gry, ja tutaj nie łączcie tego z polityką, coś, a potem nas ciach i nie ma. I co? I dlatego, że nikt z graczy nie zainteresował się polityką i nie jest w polityce są tylko gracze, tylko nie grają na komputerach. To prawda. A zobaczycie, co zaraz będzie. Proszę Państwa, Newzu opublikował raport o grach 2023, znaczy raport o grach z tamtego roku i wyszło im, że w top 10 gier z zeszłego roku średnia długość gry na rynku to jest 9,6 lat na PC, a na konsolach 7,4. Więc jesteśmy najprawdopodobniej, są dwa scenariusze. Albo te gry się utrzymają i będą do końca życia z nami i tak to będzie wyglądać, albo niedługo będzie jakaś spora zmiana. Wiemy na pewno, że Simsy na przykład, bo na piątym miejscu są Simsy,
Fortnite, Roblox, czyli te tak, czyli Fortnite, to tutaj zostało w ogóle z platformy growe, to się raczej nie zmieni. Później mamy Minecraft, też się raczej nie zmieni. Counter-Strike, teraz przyszła taka zmiana, że no niby się zmieniła całkowicie gra, ale jest ten sam produkt. Mamy Call of Duty, no to Call of Duty wychodzi co roku i no, panie Microsoft, kiedy stare Call of Duty w Game Passie? Bo ja bym sobie kampanię ograł ze starych, wszystkie po kolei bym ograł. Pewnie nie jesteś jeden, nie jesteś tak? jedyny. Tylko tam jest problem z nazewnictwem, bo jest Modern Warfare 2 i jest Modern Warfare 2. No bo teraz to jest jako jeden, wiesz, że wchodzisz do gry, a tam masz cztery gry w środku, które sobie, no tak, no bo tak to jest liczone, nie? Rocket League jeszcze jest na 10 miejscu, na 7 League of Legends, to wiadomo będzie, na 8 Valorant, na 9 GTA 5, no to będzie zmiana, bo będzie 6. Piątka akurat jest dostosowana, że można grać offline. Tak, można na konsolach na pewno. Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos ten raport, który być może zalinkujemy Państwu do tego raportu w opisie, tak. Nie, bo to jest ciekawa rzecz. Jakby studiowanie tego raportu, no jest dosyć intensywne, tam jest dużo informacji, ale są bardzo ciekawe. Ja myślę, że sobie któregoś dnia usiądę na streamie i sobie przejrzymy ten raport i obgadamy go dokładnie. Jutro akurat będę robił przegląd tygodnia zeszłego, jeżeli chodzi o tam newsy z gier, ale może we wtorek sobie posiedzimy nad tym, bo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To, o czym opowiadałeś, to jest dokładnie w jakie gry gramy i jak długo, czyli tak, długowieczność tych gier. Tak, bo mówiłeś o tym, że PC-t ma, że gramy w gry, które średnio mają 10 lat, 9,6. PC-towi gracze to w ogóle jest ciekawa grupa, zwłaszcza jak się porówna do Nintendo. Ale to opowiadaj, to, bo ci wszedłem w słowo. Ale to ja tylko chciałem wspomnieć o tym raporcie, bo tak naprawdę my już tyle nagrywamy, że trzeba byłoby zamknąć czymś optymistycznym. Proszę Państwa, najnowsza gra Microsoftu Hellblade 2 wychodzi naprzeciw ekologom i będzie na konsolach tylko w 30 klatkach. Bo wiadomo, 30 klatek to mniej energii pożera niż 60, a to tak może, serio, no to... Może powinienem do energetyki wysłać, że będę grał w 30 klatkach. Może mi prognozy obniżą. Dostaliśmy pierwsze wrażenia z wybranych redakcji na temat nowego Hellblade'a. Opinie były podobne, bardzo entuzjastyczne, że jest piękna, wygląda filmowo, chodzi też filmowo, ma bardzo ciekawą walkę, że jest to prawdziwe doświadczenie nowej generacji, aż parsknąłem, jak to przeczytałem. No a zaraz potem wyszło info, że na konsolach będzie tylko w 30 klatkach. Znowu mamy to gadanie o filmowości gry, czy tam wizji, ten bullshit. No bo na PC na pewno nie sądzę, nie stawiam, nie będę się zakładał już o 30 klatek więcej. Mhm. Stawiam, że na PC nie będzie zablokowane na 30. Tak, podejrzewam, że filmowe doświadczenie jest zarezerwowane. Musisz sobie kupić Xboxa, najlepiej Series S, to wtedy będziesz miał prawdziwie filmowe doświadczenia w grach. Ja bym sobie kupił tego Xboxa, powiem ci szczerze. Cały czas mi chodzi to po głowie, tylko... SK? No, tak, żeby sobie testować wszystko. Ty masochista jesteś, no ale okej, dobrze. Nie, to jest jak najbardziej uzasadnione posiadanie tej maszyny. Jak już masz X-a, to trochę, ale to w ramach testów pewnie, że tak. Ja chciałbym powiedzieć tak, bo faktycznie ten argument o filmowości, on się powtarza. To jest taki, ja nie wiem, czy ci twórcy nas traktują jako kompletnych gamoni już, bo to jest, proszę Państwa, to jest chyba taki argument, który jest idiotyczny, ale brzmi w miarę sensownie. To znaczy ktoś, kto nie siedzi w grach, to obserwuje z zewnątrz, to może wyciągnąć wniosek, że no filmowe dzieło to jest może ważne, bo to może to jest jakiś kierunek artystyczny. Duża różnica. Jakby mówię to do Państwa, którzy w gry nie grają. W filmowości dzieła filmowego i filmowości dzieła growego polega na tym, no, że w grach to my jesteśmy operatorem kamery i szybkość obrotu kamery zależy tylko i wyłącznie od nas i się nie ustawia ujęć w ten sposób, żeby nie było widać tego, że 25 klatek jest. Jest gigantyczna różnica między prowadzeniem kamery samodzielnie, a prowadzeniem kamery przez faceta, który siedzi i się przesuwa na suwaku, żeby tam nie było dynamicznych ruchów, bo to jest... Oczywiście da się grać w 30 klatkach i to jest też, to może czasami nawet nie wpłynąć na jakość gry. Można się dobrze bawić, jeżeli ten frame pacing jest zachowany, odstęp między klatkami, jeżeli jest równy, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy, myśląc tylko i wyłącznie o klatkach. To nie jest w ogóle... Cały czas czuję, by się trochę tłumaczył z tej Dragon Dog. Nie, jakbyś... Ja wiem,
wiem, że to jest, bo to jest też argument, którego używałem wtedy, ale jakbyście Państwo przeszukali moje materiały, to ja o frame pacingu wspominam już od bardzo, bardzo długiego czasu, zanim jeszcze o Dragon's Dogmie ktoś wspominał w tym kontekście w ogóle. Tak. Więc to jest sensowna rzecz, ale dynamika obrazu w grze jest czymś zupełnie innym niż obraz w kinie i używanie tego względem rozgrywki jest dużym, dużym błędem. Powiedziałbym, że można mówić o doświadczeniach kinowych, kiedy mamy do czynienia albo z cinematikami, albo z ujęciami takimi w cutscenkach. To są takie rzeczy, gdzie kamera jest prowadzona przez reżysera od początku do końca, czy tam przez operatora, bo w grach też tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jeżeli chodzi o naszą interakcję, to tam nie może być nic wspólnego z przeżyciem kinowym, bo to nie jest ten rodzaj medium. To po prostu się tak nie da. Proszę Państwa, przeżycie kinowe to nie jest 30 klatek, tylko 23:97. Co oni tutaj gadają za bzdury. Więc ogólnie to jest... Wiesz co, może mierzą w 23:97. Więc tak, proszę Państwa, kiedy wyszedł Starfield, to wyglądało jak wpadka. Dla mnie oczywiście mówię o moich wrażeniach. 30 klatek na najpotężniejszej konsoli, jaka istnieje, tak to sprzedawał nam Microsoft Xbox Series X. Okej, był to, stwierdziłem, dobra, nie podoba mi się to, ogrywałem na PC. Wyjątek, mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Mamy kolejną grę, drugą pod rząd, to mamy już teraz regułę. Druga duża gra od Microsoftu wychodzi w 30 klatkach na ich konsolach. I nie chodzi o to, czy będzie się dobrze grało w to, czy źle. Bo ja mam wybór i gram na PC i będę grał w tą grę na PC. Ciekawe w ilu klatkach, bo strasznie mi to śmierdzi kiepską optymalizacją, ale to sobie zostawmy na to, jak dostaniemy tą grę do rąk. Tylko w tym momencie Xbox i gry ekskluzywne na Xboxa to są gry drugiej kategorii. I to jest największy problem. Znaczy, to jest PR-owy problem, że ta konsola, ekosystem gry są gorsze niż konkurencja. Nawet jak ktoś w nich nie gra jeszcze, to sobie popatrzy. Tu masz 30, a tu masz 60. No i to jest jeszcze w tym wszystkim równie złe jest to, że nam się próbuje wmówić, że to jest jakieś unikalne doświadczenie i że te ekskluzywy są równe tym konkurencji i że to filmowe będzie. To jest taki klasyczny gaslighting właśnie, czyli wmawianie nam, że dostajemy byle co, ale że to jest fajne. To tak jakby wam ktoś gówno podawał na talerzu i mówił, że to jest wybitne danie i do tej pory nikt go nie podawał jeszcze. Może przesadzam z tym oczywiście, bo to nie będzie aż tak źle. Jak mówię, te 30 klatek może być bardzo sympatyczne do ogrania ostatecznie i to nie musi świadczyć o jakości gry, ale to jest ściema. To jest, wiesz, ale to myślę, że to już warto to nazywać po imieniu i mimo mojej ogromnej sympatii do całej branży, mimo tego, że ta branża popełnia grzechy, to ja jakby uwielbiam to, ale to są jednak niedoróbki deweloperów, to co jest dostarczane. Jak sobie popatrzymy, no teraz ostatnio testowałem Horizon Forbidden West na PC-cie i wiadomo, że ja mam mocną maszynę i to, ale jakby przewaga jakości obrazu i ilości wyświetlanych klatek nad innymi grami, które też na moim PC-cie chodzą, jest gigantyczna. To znaczy to, co można zrobić, jak dobrze można zrobić silnik, jak dobrze on może wyglądać. No są gry, które świadczą o tym, że są ogromne, oferują bardzo duże obszary i świetnie chodzą i są takie, które oferują znacznie mniej i chodzą dużo gorzej. To nie jest przypadek, to nie jest jakieś filmowe doświadczenie, to jest po prostu albo brak czasu, brak pieniędzy, albo brak zaangażowania w to, żeby doprowadzić to do perfekcji, bo wszystko można doprowadzić do bardzo dobrego stanu, tylko trzeba na to poświęcić czas i pewnie pieniądze. I to jest podstawowy jakby czynnik. Czas, pieniądze i umiejętności i tego czasami brakuje. I wmawianie nam filmowych doświadczeń tego nie zmieni, bo mamy z czym to porównać. Więc to na tym polega ten problem. Ja wiem, że to się będzie mówiło, bo to jest Unreal 5 i że to pewnie będzie wyglądało świetnie nawet w tych 30 klatkach. A jakie masz gry na Unrealu 5, które wyglądają świetnie i chodzą świetnie? Fortnite? No tak, jedna only. Tak, tak. I plus wygląd świetny Fortnite'a to też jest kwestia dyskusyjna, bo tam stylistyka jest bardzo... Tak, tam jest art style. Stylizacja chyba bardziej się powinno powiedzieć. Na razie gry na Unrealu moim zdaniem nie dowożą.
No, ten taki Matrix, miasto, wyglądało nie najgorzej w tym. No, ale to było testowe. Znaczy, jakby mamy dowód na to, że da się to zrobić, ale na razie, ja w ogóle też, chyba byliśmy trochę zachłyśnięci Unrealem 5. Myślę, że są podstawy, żebyśmy byli zachłyśnięci, ale deweloperzy sobie nie radzą z tym jakoś tak... Już chyba nie. Już. No, już chyba nam przeszło. Ale to, ja to tak zobaczymy, mam, co Redzi zrobią z tą technologią. Bo jestem przekonany, że te technologie da się wykorzystać. No, pewnie, poczekamy. Mi się nie spieszy. Im jestem starszy, tym szybciej czas płynie niestety, więc Wiedźmin 4 już właściwie za lada moment z mojej perspektywy. Więc wygląda to po prostu źle. Znaczy to jest... Nie mówimy tutaj o tym, czy ta gra będzie dobra, bo może być rewelacyjna. To może być Game of the Year. Mm-hmm. Tak może nie neguję tego absolutnie. Mówimy tylko o tym, o tych informacjach o 30 klatkach na sekundę i to jest bardzo, bardzo niepokojące. W tym roku dużo wychodzi gier w tym roku od Microsoftu, nie? Hellblade wychodzi 2 21 maja, Flight Simulator 2024, nowy COD wychodzi na pewno, Indiana Jones wychodzi, Age of Mythology, to ze studiów, jeszcze Towerborn wychodzi, i Ara. Co pomniejszy? Avowed. No. Avowed na pewno będzie mi się podobało, niezależnie od tych jest. Ja od ilości Obsidian. Ale niezależnie od ilości klatek. Nie, no trochę się martwię, bo oni tak trochę technicznie czasami na premierę nie są te gry idealne. Chociaż ten ostatni The Outer Worlds chyba nieźle chodził, więc jestem przy nadziei. No ja bardzo, bardzo chyba czekam najbardziej na tę grę w tym roku, Avowed. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ilu klatkach będzie na Xboxa. W sumie zapowiedzianych Microsoft ma, nie wiem, 21 gier, nie licząc Koda. To jest bardzo dużo. No, na papierze wygląda to ok, w przeciwieństwie do Sony, bo Sony chyba już nic nie ma zapowiedziane, nie? Nie ma żadnej gry. Sobie. Nie. Oficjalnie, nie? Nie? Będzie jakiś pokaz chyba jeszcze przed Microsoftem. No Sony, oni zawsze w maju tam mają przed samym E3, nie? Sobie obejrzymy. Tak, na pewno sobie obejrzymy. No nie wiem, może niech oni tamtą technologię z Activision wezmą do innych gier, bo bo kod na Series S potrafi chodzić tam w 60 spokojnie, tak? Czy on tam nawet ma tryb 120 jakiś na Series S? Kiedyś to sprawdzałem na streamie. Zresztą regularnie jak ktoś przychodzi i mówi Series S, to jest konsola, która blokuje tą technologię i to przez nią gry są niezoptymalizowane. To ja zawsze pokazuję dwie gry, mówię na streamie. Call of Duty na Series S, który chodzi mega, mega dobrze, i Cyberpunka w 60 klatkach. No, wiesz co, ja powiedziałbym, ciekawa uwaga, bo ja bym uznał, że Series S jest niewątpliwie wąskim gardłem, ale wąskie gardło raczej sprzyja optymalizacji. To tak. Znaczy, no więc tak. Trzeba się bardziej napracować, żeby to chodziło. Więc to jest w zasadzie nie najgorszy sposób na to, żeby coś zrobić. Wiesz, ja w tej całej historii z tymi 30 klatkami nie do końca przeszkadza mi to, że to jest te 30 klatek, bo ja sobie zawsze mogę pograć na PC-cie, tylko bardzo mnie irytuje ta narracja, o której żeśmy mówili, ale to jakby dla podkreślenia tego problemu, że tak jest okej, że tak powinno być, nie że to jest zamierzone, że to jest taki cel. To mnie drażni, bo to jest po raz kolejny jakby próba przekonania nas, że powinniśmy to akceptować. To jest takie wmawianie nam. I to jest coś, co nie powinno się zdarzać, ale też myślę, że ludzie dobrze to rozumieją. Chociaż muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy poruszamy taki temat, to zawsze parę głosów się takich przytrafi, że 30 klatek jest spoko, że to nie o to chodzi. No bo to jest okej, ale dla wielu ludzi 30 klatek jest okej. Tylko czemu ja mam być poszkodowany? No już zaakceptowaliśmy te tryby. Kto lubi 30 klatek i ładną grafikę, czemu rozpieszczony? Płacę, no to ktoś wymaga, może powiedzieć, ja nie mówię, że jesteś, ktoś może powiedzieć, ja jestem jeszcze bardziej rozpieszczony, jeżeli w tym kontekście patrzymy. Ktoś może uznać, że po prostu jesteś rozpieszczony. No myślę, że 2024 rok i ciągle Full HD i 60 klatek nie jest standardem, to nie wiem, co się wydarzyło tutaj, żeśmy tego nie osiągnęli jeszcze do tej pory. No tak, 30 klatek to standard zeszłej generacji, no tyle. Może tak, tak, to jest standard nie. zeszłej generacji. Nawet, tak. nawet nie, to... No. Więc nie, ja nie zgadzam się na takie. Znaczy, to nie jest argument dla mnie, że komuś to nie przeszkadza. To żaden argument. Tak. Też go odrzucam bardzo mocno. Więc nie biorę tego personalnie.
mimo że tak jak mówiłem, no ja The Last of Us 2 przeszedłem w 30 klatkach na podstaw, na tam na Slimie, na PS4 i świetnie się bawiłem. Okay. Nie zmienia to faktu, że lepiej bym się bawił na 60. Bo to są gry. I to po prostu dużo daje do odczucia takiego gameplayowego. I tyle. Jak najbardziej. To co, kończymy, jak powiedziałeś, optymistyczną myślą? Do posiadaczy Xboxów? Jak w ogóle na to patrzycie? To mnie interesuje, bo tam, że ktoś ma PC albo PlayStation, albo napisze, że Xbox gówno to, ale ja zastanawiam się, bo dwie duże gry, które wychodzą pod rząd, mają tylko 30 klatek na Xboxie. Jak miałbym taki zestaw, że miałbym tylko Xboxa, to chyba bym się czuł sfrustrowany. Trochę. Ja chyba miałem parę takich uwag, że to będzie standardem niestety i być może to się potwierdza. Tu nie chodzi o to, żeby podkreślić trafność moich przewidywań, bo one są bardzo często chybione, ale to jest bardzo nieprzyjemna tendencja, to co powiedziałem, że jeszcze nam się próbuje wmawiać, że to jest okej i tak powinno być. To jest bardzo niewłaściwe. No i tyle. Pozdrawiamy Państwa. Mam nadzieję, że dzisiaj nie było przesadnie ślamazarnie. Ja ciągle jestem trochę zamulony jeszcze po tym zeszłym tygodniu, ale mam nadzieję, że jak Państwo spędzili z nami ten czas do tej pory, to pozdrawiamy i dziękujemy. Mefedron se walnij przed tym i będziesz jak strzała, nie? No, dziękuję. Jednego zęba straciłem. Pozostałem wolą mi zatrzymać. Doskonała ripost. Proszę Państwa, proszę nie brać narkotyków. To był żart. Narkotyki, zażywam, przygrywasz. Mieliśmy gadać o Boxdelu, tak mi się w tym kontekście przypomniało. No, to zostawimy ci na streamie ten content. No tak, to prawda, to się bardzo dobrze klika. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Pa, pa.